Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował dziś o 3-miesięcznym areszcie dla 40-letniego Grzegorza B. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo półrocznego Maksymiliana i znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad jego siostrą. Grozi mu za to nawet dożywocie. Półroczny Maksymilian zmarł w sobotę w szpitalu na skutek licznych obrażeń, w tym głowy. Jak udało nam się dziś ustalić, wstępne wyniki sekcji zwłok dziecka wykluczają, by obrażenia spowodowane były nieszczęśliwym wypadkiem, jak twierdził wcześniej podejrzany. Grzegorz B., znajomy rodziców dziecka, przyznał się natomiast do wielokrotnego znęcania się nad 2,5-letnią siostrą Maksymiliana. Przyduszał ją i szarpał, bo jak tłumaczył śledczym, sprawiało mu to satysfakcję, kiedy widział u dziecka przerażenie. Wczoraj sąd zdecydował o tym, że dziewczynka nie wróci na razie do swoich biologicznych rodziców, ale trafi do rodziny zastępczej i będzie pod jej opieką do czasu zakończenia postępowania przed sądem rodzinnym.